to dlaczego jest tak, że mniej matek statystycznie po cięciu cesarskim karmi piersią? Mniej niż po porodach naturalnych. Dzieje się tak przede wszystkim dlatego, że początki karmienia piersią czasami są trudniejsze. Oczywiście to tylko statystyka, więc w swoim konkretnym przypadku wcale nie musi tak być. Jednak statystycznie rzeczywiście w pierwszych dobach problemy laktacyjne pojawiają się częściej. Laktacja startuje bardzo często trochę później i z tych wszystkich powodów maluchy dostają mleko modyfikowane w szpitalu, a to niekiedy również negatywnie wpływa na karmienie piersią. O karmieniu piersią po cięciu cesarskim taki szerszy film pojawił się już na moim kanale na YouTubie. Jest to w ogóle jeden z pierwszych filmów, które się u mnie pojawiły i na które oczywiście bardzo serdecznie Cię również zapraszam. Pozdrawiam bardzo serdecznie ze wspaniałej tajskiej wyspy.